Siemanko wszystkim, witam was, moi drodzy, serdecznie tym pięknym dźwiękiem, który zaraz usłyszycie. W drogę. Ja jestem Yuken, a dzisiaj, moi drodzy, nie będzie stricte jakiejś specjalnej trasy w Eurotracku, chociaż nadal będziemy jak najbardziej zwiedzali przepiękną Polskę w Poland Rebuilding. No, stwierdziłem, że jako właściciel firmy, która przynosi dochody, powinienem kupić sobie auto, które jest reprezentacyjne, nie jest tylko ciężarówką, więc możemy, powiedzmy, że odegrać troszkę taki roleplay, że jadę do Szczecina z Warszawy podpisać jakiś ważny kontrakt, a jaki to zobaczycie też w następnej serii gameplayu. Także, moi drodzy, lecimy, zwiedzamy jednocześnie Polskę, a jednocześnie jedziemy naszym autkiem. Jakim jest Braubus. Ach. No niestety minus taki, że jak widzicie jeszcze gdzieś tam ten winter, prosty winter niestety tak działa, że są miejsca na przykład w Warszawie, które takie są. I niezależnie czy my ten śnieg odśnieżymy, to tak jest. Ale to dosłownie bardzo mało miejsc. Właściwie odkryłem tylko w Warszawie takie miejsca. Że no nic z tym nie zrobimy. Gościu tutaj z dachem otwartym, mróz jak dla diabli. Zakładamy, słuchajcie, że śnieg nie będzie padał w tym odcinku, po prostu, że będzie ślisko, jest ośnieżone, ale o! Jeszcze muszę nauczyć osobówką jeździć, bo to nie jest tak łatwo, jak się cały czas ciężarówką jeździ. Zobaczymy, jak ten Braubus nam się sprawuje. A nie wiem, czy ja mam światła włączone. Goma! Tutaj nie widać. Natomiast licznik fajny. Chyba w milach z tego, co widzę, to jedyny minus, jaki bym się doczepił. Nie wiem, czy będziemy VMAXa w tym śniegu sprawdzać. No raczej bym się na waszym miejscu, widzowie, nie spodziewał sprawdzania VMAXa, tym bardziej, że do Szczecina wziąłem trasę taką... Zobaczycie sami. O, jak to razi po oczach. Strasznie. Zjedź w prawo. To nic nie widać. Gdzie ja mam jechać? Dobra. Także wziąłem trasę oczywiście przez mniejsze miejscowości. Po to, abyście mogli pozwiedzać. Może ten pociąg w końcu wam PKP Intercity pokażę, bo powinniśmy jechać przez Wałcz. Ło. W środku, słuchajcie, działa migacz, a na zewnątrz tak średnio. Znaczy niby coś tam miga, ale... Ale jedźcie, bo co wy tak, kurde, no to trzeba was wyprzedzić. Nie umiecie wyjechać, kurczę, normalnie. Stać, bo jadę. Yuken jedzie kontrakt podpisywać, więc nie będziemy tutaj się wle... Ujo! Ciekaw jestem, słuchajcie, już możecie, widzowie, obstawiać, ile razy na barierkach wyląduję albo w rowie, bo... Na pewno jazda w tym śniegu jest inna. Wyłączyłem opady śniegu, także słuchajcie, mamy 8:30, zaraz się powinno jasno zrobić, powinno być fajnie. Jeszcze jest jakieś tam, jak widzicie, taka mgła, ale ona wynika z tego, że miałem po prostu włączony śnieg jeszcze, bo ja miałem kurs w nocy. To będzie taki pierwszy kurs, na którym no w sumie nie zarobimy, nawet można by powiedzieć stracimy, bo paliwo. No ale wiecie, widzowie, wiecie. A, bo to nam w milach pokazuje, a tutaj kilometry, okej, okay. Czyli tam mamy 60 mil, a tu 100 na godzinę, no dobra. No wolałbym ten licznik w kilometrach, no ale nie czepiajmy się. Fajny Mercedesik, zaraz zobaczymy, co tu w środku. Niestety, widzowie, nie można nic tutaj pododawać. To jest jakby wszystko fabrycznie w postaci moda i praktycznie żadnego bajera nie możecie po swojemu dodać. Podoba mi się ten GPS, więc nie wiem, czy... W tej sytuacji chyba nam ten mod tutaj z GPS-em kompletnie potrzebny nie jest. Ja nie będę, słuchajcie, w tym odcinku za dużo gadał. Po prostu zapraszam was w trasę i tyle. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Z
zjedź w prawo. Skręć w lewo. O, zaczyna się piękna pogoda robić, także widoki będą za chwilkę zacne. Raczej od razu mówię, nie spodziewajcie się, żebym w tym odcinku nie dostał mandatu, no bo to jest niemożliwe, jak wsiadłem w takiego braubusa. Jak wiecie, dobrze zarabiający szef firmy transportowej. Kupiłem sobie braubusika i jadę podpisać kontrakt do Szczecina. Na jakieś fajne dostawy może, albo coś więcej, ale to już zobaczycie. To oddaje mega, nie? Ale gada pięknie. Pierwszy mandat. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Poszedł bokiem. A dla wszystkich, kochani, którzy narzekają na to, że jest dziubanie kierownicą, zawsze uważam, że ludzi narzekających trzeba dać im się możliwość wykazać. Proszę bardzo, możecie coś z tym zrobić, aby nie było dziubania, aby była kierownica. Dla wszystkich narzekaczy będzie podpięty link do całego celu na kierownicę. Także możecie wesprzeć i zobaczymy, czy będziecie tak chętni nadal do narzekania. Ja zawsze narzekaczy staram się zaginać. To nie jest tak, że kierownica jest teraz za darmo w sklepie rozdawana. Tak sobie go tylko przemalowałem, słuchajcie, tego braubusika na karbon. Jeszcze zobaczę, jaki kolor wybrać. To już się pomyśli. Będzie krótka trasa, bo nie jedziemy, wiecie, z towarem. I też nie wczuwam się w, powiedzmy, w prędkość aż tak, ale tak się inaczej jedzie z perspektywy, wiecie, tak nisko, nie? Tak. Ale fajnie, podoba mi się. O, zobaczcie, to jest to, o czym wam ostatnio mówiłem. Zobaczcie, jak to jest fajnie zrobione, widzowie. Pierwsza ciekawostka, którą muszę wam się pochwalić. Protest rolników, słuchajcie. Zobaczcie, widzowie, protest rolników, stoi policja, rolnicy maszerują. Aż sobie koło nich tutaj stanę pod miniaturkę, słuchajcie. Protest rolników, czy wy to widzicie? O, tak sobie staniemy. Będzie z tego miniaturka. Albo jeżeli złapiemy PKP Intercity, to wtedy tam. Jest to fajnie. To jest oczywiście dodatek zrobiony w tym promocie Holland Rebuilding. I tu jest tak to fajnie zrobione. Jest normalnie blokada drogi, objazd, bo przygotuj się do skrętu w prawo. Rolnicy zablokowali drogę, mają protest. Skręć w prawo. A tu oczywiście z drugiej strony też widać, że jest ta blokada, ale czemu oni stoją, to ja nie wiem.
Ten jak tu wleciał w zakręt. Oj! Kurde, tak to jest, jak ja wam chcę coś pokazać, nie? Widzowie, tak to jest, jak wam chcę coś pokazać i... Patrzę na gościa, że wleciał w zakręt, a sam wleciałem również. Dobra, lecimy. O, przejazd kolejowy. Patrzcie, jest i PKP Intercity. Jechał PKP Intercity. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. No, z tym hamowaniem nie ma łatwo. No jechać dalej. Jechać tymi drezynami. Co wy stoicie na zielonym? No co za... O kurde, powiem wam, że ma moc. Ma moc ten Mietador. Aż za dużą bym powiedział. Nie? Aż za dużą. Dobra, 7% uszkodzeń. Jedź. Co za kretyn. Tak, wstaćcie Jukena za kierownicę. Nie, no wiadomo, że ja niektóre rzeczy wam tu robię, żebyście mieli śmiesznie w tym odcinku. Też nie chodzi o to, żeby, wiecie, odcinek był jakiś nudny. Tu się musi coś czasem dziać. No, trasa pisze, jedziemy kontrakt podpisywać do Szczecina. Nawet chyba jeszcze Bydgoszczy nie minęliśmy. A 13% uszkody. No jest ślisko, widzowie. No nie można zapieprzać. Zatem no zupełnie inaczej, słuchajcie, ten Mercedes jeździ niż normalnie trakiem byłem nauczony jeździć. Zupełnie inaczej się jeździ. Także to jest to, o czym wam mówiłem, że jak pierwszy, no to jest moja pierwsza trasa tym autem, razem z wami, także jak wam mówiłem, żebyście na początku, kupując auto, najpierw sobie i tak pojeździli i się wczuli w to auto, bo na pewno będziecie je uszkadzać, jeździli na szybkich zleceniach, jest taki odcinek odnośnie jaką ciężarówkę kupić, to właśnie widzicie sami, że nikt się kierowcą nie urodził i to nawet... Jak dużo jeździsz, kupujesz, słuchaj, takiego Mercedesa i już nagle jest problem. Ale trzyma się w miarę. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Oj. Chociaż trochę kultury na tej drodze, co widzowie? Chociaż troszkę tej kultury z mojej strony. Thank you.
Trzymaj się lewej strony. Juken za kółkiem. Jedź prosto. Bydgoszcz. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Sorry, punciak, sorry, jadę. No ej, gościu, no... Chłopie! No w poślizg padłem. A nie, nie ma w ogóle w aucie, nie? Puste auto. Bez kierowcy jedź. Chciałem po dobroci, nie? O kurde. Za dużo mocy ma dla mnie ten... Jak teraz patrzę, że na tej ślizgawicy, to jest co robić, nie? Ale niezdecydowani są ci, kurde, kierowcy. Raz cię puszczają, za chwilę ci ruszają. Skręć w lewo. Myślałem, że się nie da wyhamować. Z hamulcem ma spoko. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Pięknie, zobaczcie, jakie widoki piękne. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. No, już trochę go wyczułem. Już go trochę wyczułem. Gdzie trochę czasu potrzebowałem, żeby się wczuć? Jak on się zachowuje i już jest spoko. Wiadomo, no też z prędkością na śniegu nie można przesadzić. Chociaż resztki realizmu zachowajmy i na zakrętach nie wyprzedzamy. Nie chcemy potem record video.
Lecim na Szczecin, widzowie, Szczecin. Ojej, kusie. Okej. Cały czas jestem nienauczony, wiecie, jakie to ma kopyto, nie? Nawet z tym przyspieszaniem. Awaria pojazdu, no już. Uszkodzenia są mega, nie? Mamy 140 km jeszcze mamy do celu. To jest chyba Wałcz. Poznałem po tych na środku. Ciekaw jestem, czy będą tory kolejowe. Będą tory kolejowe. A czy to te, na których jedzie PKP Intercity? Chyba nie. To są te ze stopem niestety tylko. Chyba żebyśmy no zobaczymy jak odbijemy. Tutaj będzie po prawej TLK pociąg stał. Zobaczcie. Stoi? Stoi. On ciągle stoi, on nie jedzie. Jery na przejściu dla pieszych wyprzedzanie, ale teraz zrobiłem psikusa, widzowie. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Przecież ten Braubus ma, słuchajcie, takie kopyto. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Idzie jak dziki. Skręć w lewo. A! Ojej, 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 o! No, widzowie, tego nie widzieliście. Pieszego rozjechałem, nie? Nie, pani miała fuksa akurat. Staćcie Jukena, słuchajcie, za takie kierownicę, nie? Zjedź pierwszym zjazdem. Nie no, tutaj ewidentnie, wiecie, przesadziłem z prędkością, to nie ma dwóch zdań. O, to jest ten fajny przejazd. No to tak, wiecie, sobie spowolnię trochę, żebyście... Może akurat się przejazd zamknie samoczynnie. Mam nadzieję, fajnie jakby się zamknął. Tutaj jeździ ten pociąg właśnie, PKP Intercity. Czy możecie mnie wyprzedzać, nie? Czy ja wam bronię? No titit, no titit, tak, titit. No nie, chyba się nie zamknie. Raczej widzowie się nie zamknie, także nie będziemy za przejazdem kolejowym czekali. Niestety. Raz się zamyka, raz się nie zamyka. 99 km do Szczecina.
Juken, opanuj się, chłopie. Co ty robisz? Szaleńcza jazda po Polsce. Chyba wiecie co? Chyba nazwę tak ten odcinek, nie? Szaleńcza jazda po Polsce. Dostał, kurczę, nowe auto jak dziecko. W śniegu szaleje. Zawsze mój dziadek mówił, szaleju się napił. Cokolwiek to jest, ale... Ale chyba, ta, chyba faktycznie, nie? Jaki fuks. Krzychu, kadetem teraz. Bez sensu na niego trąbię, jak jest czerwone światło, nie? To nic się nie stanęło. Co to się stanęło? Jak się nic nie stanęło? No co on mi tak przed gębą hamuje? Dobra, widzowie, jesteśmy w Szczecinie prawie. Podpisujemy zatem kontrakt na nowe trasy, na nowe kursy. Jak takim braubusem podjadę, to od razu mnie poważnie potraktują. Wiecie, jak jest. Może trochę poobijany, to się wytnie. Naprawię, zanim podjadę, kontrakt podpisać. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. No, tu jakiś pociąg towarowy jedzie. Pięknie. Zobaczcie, jaki długi pociąg. Patrzcie. Patrzcie, widzowie. O tak, zanim jazda hamuje, to ten pociąg nam... Patrzcie, widzowie, jaki długi pociąg towarowy jedzie. A nie, bo to nie było. Ten jest akurat krótki, bo to po prostu były z mostu te takie. Wyglądały jak wagony. Ale tu faktycznie jeżdżą długie... Długie pociągi towarowe. Ja tu byłem, Tony Halik. A, dobre, ty. Ja tu byłem, Tony Halik. Ja tu specjalnie chciałem podjechać, bo widziałem znaki zapytania, więc... Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Dotarłem na miejsce. Dobrze, widzowie, dotarłem na miejsce. Także w tym miejscu właśnie ten odcinek zakończymy. Będzie mi miło, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i zapraszam ciebie do oglądania całej serii gameplayu. Dzisiaj taki totalnie przy sobocie na luzie. Odcinek z trasy nowym braubusem. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!